Dzień dobry! Zobaczcie, jak to pięknie rośnie. Także takim pięknym widokiem Was witam. Tutaj kwiat już się pojawia, a ja mam gąbki do mycia, idę myć i zaraz wracam i sobie pogadamy. No hej, jestem już tutaj gotowa do pogadania. Słuchajcie, zrobiłam sobie kawę, tylko jeszcze jest gorąca, także nie mogę na razie pić. Także odstawiam i chwilę poczekam. W międzyczasie sobie z Wami porozmawiam. Stwierdziłam też, że po prostu zbiorę się teraz, ponagrywam, bo teraz akurat mam czas, a później nie wiem jak będzie. Także no, także zaczynam teraz. I słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałam Wam opowiedzieć, to jest książka, o której już Wam wcześniej mówiłam, że zaczęłam słuchać, skończyłam i teraz mogę Wam powiedzieć tak w ogóle, co myślę, i jest to książka Mit Motywacji. Tę książkę w ogóle polecała Magda Miss Always Perfect. Mit Motywacji, nawet nie wiesz, ile możesz osiągnąć. Jeff Hadden. I powiem Wam, że zaintrygowało mnie to, co Magda mówiła o tej książce, i tak pomyślałam, przesłucham. I jest to zupełnie inna książka, mam wrażenie, zupełnie inne podejście niż takie, do którego jestem, byłam przyzwyczajona, może większość z nas. Znaczy zależy pewnie kto ile takich książek czyta, takich właśnie motywacyjnych, gdzieś tam jest w tym temacie, wiecie, cały czas pracuje nad sobą i po prostu ten temat gdzieś tam ciągle krąży i ma wiedzę. Natomiast to, co bardzo mnie zaskoczyło i tak w sumie, nie wiem, może po prostu tak dotarło, bo się nigdy nad tym nie zastanawiałam tak naprawdę. Wiecie, niektóre rzeczy w swoim życiu robiłam po prostu intuicyjnie. Niekiedy, wiecie, wpływał na to, nie wiem, mój stan zdrowia albo mój stan po prostu taki ogólny, jakiegoś zadowolenia, niezadowolenia, chęci, braku chęci. Natomiast to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to, co najbardziej spodobało mi się w tej książce, to właśnie sam fakt tego, jak motywacja wpływa na nasze działanie, albo raczej skąd ona się bierze. I moje wielkie zaskoczenie w sumie, kiedy ktoś tak wprost powiedział właśnie o tym, że motywacja nie przychodzi tak sama o, że wiecie, nie ma takich zrywów, że nagle ktoś się budzi, tak, dzisiaj po prostu zrobię wszystko, wiecie, zawojuję świat, zrobię to, na co nigdy nie miałam ochoty. Oczywiście zdarza się, że jakby mamy takie momenty, że no dobra, to zrobię, tylko to bywa chwilowe, tak, to nie bywa takie na stałe, jakby taka zmiana na stałe. I wynika to właśnie z tego, że motywacja tak naprawdę przychodzi, według autora książki, przychodzi w momencie, kiedy robimy coś, kiedy planujemy swoje działania, kiedy skupiamy się na przykład na jakimś postawionym celu, ale przede wszystkim, kiedy robimy zaplanowane rzeczy. I wtedy, kiedy robimy coś, realizujemy się i powoli widzimy na przykład jakieś rezultaty naszego działania, to wtedy też przychodzi motywacja. I pomyślałam, wow, jakie to proste. Faktycznie tak jest. Czasami zaczynamy coś robić, bo na przykład chcemy, albo nie wiem, chcemy czegoś spróbować, nie? Coś nam się podoba i tak, no dobra, no, zobaczymy. Ale niekiedy to się nie utrzymuje za długo. Natomiast właśnie kiedy zaczynamy coś robić i się okazuje, że właśnie daje to jakieś rezultaty fajne, to coraz bardziej nam się chce i coraz bardziej jakby wchodzimy w to i nie wiem, podejmujemy kolejne kroki albo stawiamy sobie zupełnie nowe cele. I ta książka właśnie o tym opowiada i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo fajny temat porusza. Coś, co mi się bardzo tutaj spodobało, to też to, że każda taka decyzja o osiągnięciu sukcesu właśnie ma też swoją cenę i że tak naprawdę ta cena, którą trzeba będzie ponieść, jeśli jest wszędzie, jakby w każdej decyzji, to jest coś oczywistego, natomiast bardzo jasno i wprost tutaj też jest powiedziane właśnie, że na przykład sukces często jest też na przykład właśnie kosztem rodziny, jakiegoś czasu wolnego i myślę, że należy też o tym pamiętać. Coś, co mi się nie spodobało, znaczy wiecie, no to jest książka, która generalnie ma prowadzić nas do sukcesu, czyli pokazać nam wszystkie błędy, które robimy, więc pod tym kątem jest okej. Natomiast z jednej strony pomyślałam sobie, słuchając tego wszystkiego, że jest mocno skierowana po prostu na to, żeby w każdym momencie swojego życia, w każdej sekundzie, minucie po prostu myśleć o tym, co można zrobić, wiecie, jak się tu można rozwijać, gdzie widzieć jakieś nowe możliwości i wszędzie i za każdym razem skupiać się po prostu na tym. I tu był też taki przykład podany, czekajcie, podany tego, że
kiedy na przykład mamy przerwę na lunch, nie wiem, niech ona trwa godzinę i na przykład, wiecie, wychodzimy gdzieś na lunch i albo idziemy sami, idziemy odpocząć, albo nie wiem, poczytać książkę, to tutaj było właśnie wskazanie na to, żeby na przykład wychodzić na lunch z kimś, kogo się nie zna, albo z kim się nie utrzymuje jakoś tam bliskich kontaktów, właśnie po to, żeby na przykład poszerzać te kontakty, żeby gdzieś tam właśnie poznawać nowych ludzi, albo no, po prostu widzieć te nowe możliwości tam, gdzie wcześniej ich na przykład nie dostrzegaliśmy, albo czegoś nie robiliśmy. I tutaj już miałam taki moment, że wiecie, słuchałam tej książki, słuchałam i sobie myślę, ojej, to ja teraz ciągle na każdym kroku muszę myśleć po prostu o tym, co mam robić pod kątem, wiecie, sukcesu, który chcę odnieść, natomiast miałam takie wrażenie, że już czuję się zmęczona, że nie mam, że jakby świadomie mogę wybrać na przykład, nie, dobra, to ja chcę teraz odpocząć, ja chcę mieć ten czas dla siebie, ja chcę poczytać książkę, nie, ja chcę się spotkać, nie wiem, z koleżanką, z którą po prostu rozmawiam, nie wiem, od lat i sobie po prostu rozmawiamy i nic to nie wnosi, tak, to jakby nie posuwa biznesu do przodu, no ale to już właśnie i cena jest taka, że ten sukces może być na przykład gdzieś tam, nie wiem, odwleczony albo nieosiągnięty na tej zasadzie i pomyślałam, to już jest trochę za dużo dla mnie, że wiecie, że na każdym kroku trzeba się skupiać na tym właśnie, co można zrobić. Wiecie, tam też był temat jakby zmiany pewnych rzeczy, które się robi, tak? Albo na przykład oszczędności czasu w rzeczach, które po prostu robimy na co dzień i zacząć robić w tym czasie coś innego właśnie, żeby uświadomić sobie, że gdzieś tam możemy tego czasu trochę oszczędzić na jakichś głupotach i robić po prostu wtedy coś, wiecie, lepszego, coś, co da nam jakieś właśnie efekty i rezultaty. No i pomyślałam, że trochę tego dużo, że no nie wiem, może tak właśnie wygląda sukces, że na każdym kroku trzeba o tym myśleć i świadomość po prostu, zmęczyła mnie ta świadomość tego, że wiecie, że każde odstępstwo, każdy odpoczynek jakiś, nie wiem, mentalny, psychiczny, czy nawet nie, fizyczny to tam też jest jakby podciągnięty pod to, że warto ćwiczyć i jeszcze jak warto ćwiczyć, z kim, że nie trzeba mieć trenera, tak, tylko zawodowca, no generalnie tutaj różne są tematy, naprawdę bardzo ciekawa książka, tylko po prostu tak trochę mnie już zmęczyła w pewnym momencie właśnie tym, że ojej, to już się kończy się już, wiecie, luz i nie wiem, przyjemności jakieś, tylko właśnie, no gdzieś trzeba być cały czas skupionym na tym celu i myśleć o tym, co można zrobić więcej, lepiej, bardziej. No i właśnie, niby takie drobne rzeczy i ja wiem, że tak jest, wiecie, no tak to działa faktycznie, nie? Że czasami robimy jakieś rzeczy, na przykład, których wcześniej nie robiliśmy i się okazuje, że gdzieś nas to prowadzi w inne rejony, w których, nie wiem, byśmy się nie spodziewali albo w ogóle nie chcieliśmy tam iść, a nagle się okazuje, że jest fajnie i daje nam to nowe możliwości i oczywiście tak to działa właśnie. Tylko jak wiecie, słucha się książki, która tylko jest na tym skupiona, to jest tego za dużo. Dobra, to tyle o książce, bo tutaj widzę, że się rozgadałam, a nie chciałabym, żeby ten film był po prostu taki długi, natomiast myślę, że warto ją przeczytać, przesłuchać, bo jest naprawdę ciekawa. Słuchajcie, drugi temat. No to już taki grubszy kaliber będzie. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o pewnym komentarzu, który kiedyś dostałam, natomiast przypomniał mi się od razu drugi temat, który też w sumie gdzieś kiedyś chciałam z Wami poruszyć. No i stwierdziłam, że dziś to będzie ten moment. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt chaotycznie. Może zacznę od tego, że to było, nie wiem, z pół roku temu. Ja pamiętam, że wrzuciłam jakiś film i ja wtedy byłam w górach z Magdą. I właśnie szłyśmy po szlaku i tam potem w pewnym momencie zrobiliśmy sobie przerwę, czytamy komentarze pod filmami. I to był film chyba o relacjach albo o tym, że mężczyźni, ja mówię o mężczyznach, że kłamią, że nie dotrzymują słowa, że obiecują jakieś rzeczy, których nie mają zamiaru w ogóle nawet spełnić i w ogóle ja nie rozumiem, po co ludzie mówią takie rzeczy. Wydaje mi się, że to był ten film. I ktoś, znaczy dziewczyna, napisała tam taki komentarz, ja nie będę go teraz szukać. W każdym razie, no mam nadzieję, że też nie będzie zła, że go przytaczam, ale był to komentarz publiczny, więc w zasadzie każdy mógł go przeczytać. Myślę też, że sama wyciągnęła wnioski i sama zobaczyła po tym czasie, że to nie było najlepsze, co robiła. Natomiast komentarz brzmiał mniej więcej tak, że była w związku przez 10 lat z żonatym mężczyzną, który obiecywał jej, że zostawi żonę. Ja nie pamiętam, czy on tam, wiecie, miał dzieci, czy nie, ale no generalnie była w związku, wiecie, sypiała z facetem żonatym przez 10 lat. I że no, jakby
jakby cały wywód tego komentarza był taki, że właśnie trochę on ją mamił, tak, oszukiwał, że obiecywał jej, że właśnie, że ona zostawi, nigdy nie miał zamiaru tego zrobić, no i właśnie trwało to tyle czasu po prostu. I ten komentarz, i my tam w ogóle z Magdą też dyskutowałyśmy o tym, bo jak ja to przeczytałam, to mnie to tak bardzo, wiecie, ja miałam wtedy tyle takich myśli różnych i właśnie dyskutowałyśmy o tym z Magdą też przez dłuższy czas, bo komentarze były różne, tak, no. I do tego chciałam się trochę odnieść, dlatego że kiedy ja go przeczytałam, to miałam takie dwie myśli. Znaczy tak naprawdę więcej, ale wiecie, już pomijając fakt tego, że różnie w życiu bywa. I ja wiem, że... Wiem, że czasami nad emocjami trudno zapanować, że zdarzają się takie sytuacje. O! To będzie najlepiej powiedziane. Zdarzają się takie sytuacje. A, jeszcze w ogóle... Trochę mnie do tego teraz nakłoniło to, żeby powiedzieć o tym temacie w zasadzie, jak wam opowiadałam o tej książce, gdzie siostra chciała tam być z partnerem swojej siostry i wy mi pisaliście historię, słuchajcie, że wy znacie takie historie w ogóle na żywo, że siostra odbiła siostrze partnera, że no, generalnie takie historie. I ja pomyślałam, w ogóle mi się to nie mieści w głowie, w ogóle wiecie, no nic. Wracając do tego komentarza, tak jak powiedziałam, rozumiem, że różne sytuacje się zdarzają w życiu, że czasami nie jesteśmy w stanie zapanować nad jakimiś emocjami, ale to, co mi najbardziej przyszło do głowy, to po pierwsze, pierwsza myśl taka, że jeżeli sypiasz z żonatym facetem, no to może bym mi odpowiedział po prostu na to pytanie. Czy to nie jest tak, że ty, już abstrahując od tego, że jest pożądanie, że jest jakaś tam, wiecie, chemia i takie rzeczy, bo nie mówię tutaj o wielkiej miłości, bo na początku przecież tego nie ma, tak? Natomiast chodzi mi o to, że wszystkie są te takie pozytywne emocje, one są też na takim, wiecie, najwyższym poziomie, które po prostu wpływają na to, że człowiek jest bardzo zaangażowany i taki, wiecie, no nie wiem, jak pod wpływem tak naprawdę, bo, no bo to są bardzo silne emocje. Tyle tylko, że nie macie takiej świadomości, że ten mężczyzna ma żonę i że po pierwsze to on deklarował pewne zobowiązania i to on jest jakby winien za tę sytuację, tak? Ale, no ale jednak wy też wchodzicie w jakiś związek z facetem, który w tym momencie, kiedy jest z wami, zdradza swoją żonę, oszukuje ją na przykład, czy tam partnerkę. I czy nie macie takiego myślenia, że to jest zły facet? Bo ja mam wrażenie, że tutaj wszyscy zazwyczaj tak próbują gdzieś tam wybielać może tę osobę, wiecie, takie opowieści, że nie, on mi powiedział, że nie wiem, że ten związek to już nie istnieje, że oni to się nie dogadują, że on to się w ogóle chciał z nią rozstać i takie historie, wiecie, no takich historii to pewnie każdy słyszał dużo albo zna. Także ja mam taką myśl właśnie, no ten mężczyzna swoim zachowaniem pokazuje tak naprawdę, że nie bardzo jest lojalny, nie bardzo można mu wierzyć, nie bardzo jakakolwiek, nie wiem, przysięga, obietnica, czy cokolwiek ma dla niego znaczenie. I tutaj właśnie no, to była taka moja pierwsza myśl, że dlaczego kobiety to robią? Znaczy ogólnie ludzie, którzy się zdradzają, tak? Natomiast chodzi mi o to, że czy nie widzi się tej drugiej strony tego, że no, ta sytuacja pokazuje właśnie w sposób bardzo obrazowy, że no, to są osoby, które kierują się może, nie wiem, innymi wartościami niż chcielibyśmy, żeby się kierowały, wiecie. Czy to jest po prostu taka ogromna, znaczy ja tak myślę, że to jest po prostu taka ogromna nadzieja i wiara w to, że tym razem będzie inaczej. Jakby wiecie, jakby mam wrażenie, że te kobiety zapominają, że on przecież swojej żonie czy partnerce też mówił, że ją kocha. Przecież też mówił, że jest wyjątkowa. Przecież też mówił, że nie wiem, że to wielkie szczęście, że go to spotkało i nie wyobraża sobie być z kimś innym. Ja wiem, że z czasem to się zmienia. Ja wiem, że z czasem ludzie się zmieniają, tak? Idą w różne strony. Natomiast sypiać 10 lat z żonatym mężczyzną, jak dla mnie to po prostu o nim bardzo źle świadczy. Kobieta, no może być naiwna, jakby no 10 lat to jest też bardzo długo i myślę, że no dużo wcześniej powinna wyplątać się jakby z takiej sytuacji, bo to też nie jest normalne i ile można człowiekowi wierzyć. Natomiast no
Nie wiem, bardzo mnie to zadziwia, wiecie, naprawdę, że tutaj w grę wchodzą, wiecie, wielkie emocje, uczucia i wszystko jest takie, wiecie, wyniesione niemalże na piedestał, że to po prostu jest, no nie wiem, facet idealny albo sytuacja idealna, a tak naprawdę, no to może być, nie wiem, zwykły kłamczuch, manipulator, oszust i jakby, nie, nikt się na tym nie zastanawia, jakby... Często też w takich sytuacjach mam wrażenie, że ocenia się kobietę, że o, ona rozbija małżeństwo albo coś. Oczywiście, oczywiście, że tak, bo kobieta, która w ogóle wchodzi w taki związek, mam wrażenie, no też gdzie są jakieś jej zasady, jakaś etyka, którą się powinna kierować, tak mi się wydaje. No przecież, no sama świadomość tego, że skoro zdradzasz żonę, no to może zdradzić siebie przecież. Chyba, że to jest jakaś tylko, wiecie, zabawa chwilowa, nie? Chcecie po prostu, nie wiem, się zabawić, iść z kimś kilka razy do łóżka i koniec. Natomiast, no to wyglądało na dłuższą relację i związek, który miał do czegoś doprowadzić. Nie doprowadzi, jak się okazało, ale... Ale czy nie myślimy właśnie o tym, że... No nie wiem, czy naprawdę tak chcemy zaczynać związek, czy naprawdę to jest fair, bo dla mnie tu jest, wiecie, jeszcze taka sytuacja, no, no tak jak mówię, no ten facet może się zachować tak samo w stosunku do was za kilka lat i czy wy tego chcecie, czy wy jesteście tego świadomy na przykład? Ani to fajne, ani przyjemne, tak jak, wiecie, powiedzieć to można wszystko, najważniejsze jest to, jak człowiek się zachowuje. No i właśnie, tutaj mam trochę taki drugi temat. Trochę się z tym łączący. Drugi temat jeszcze, który się z tym łączy, ale jeszcze co chciałam powiedzieć, słuchajcie, bo ja powiedziałam na początku, że ja rozumiem różne sytuacje, ja wiem, że tak w życiu bywa, natomiast mimo tego, że ja to rozumiem i widziałam takie sytuacje, nie ma dla mnie nadal wciąż zrozumienia i właśnie takiego wytłumaczenia takich sytuacji. Co mogłoby doprowadzić do tego, że coś takiego, że załatwianie w taki sposób spraw jest akurat lepsze niż na przykład szczerość, rozmowa, nie wiem, rozstanie, zanim się zacznie drugi związek. Po prostu są takie sytuacje, których ja trochę nie rozumiem. Po prostu mam wrażenie, że ludziom, nie wiem, czy brak odwagi, żeby ponieść konsekwencje swoich czynów, swoich zachowań, czy na przykład właśnie ta niepewność. Wiecie, ja też znam facetów, którzy na przykład nie odejdą do drugiej kobiety, nie będąc pewnym, że ta druga kobieta albo ich przyjmie, albo że jakby nie stracą na tym, tak? Że no nie podejmą sami decyzji, że oni po prostu, nie wiem, czegoś nie chcą ciągnąć i podejmują to ryzyko, że ten drugi związek również może się nie udać. Także ja wiem, że ludzie są różni. No tylko tyle, że wiedząc to mimo wszystko, no ja mam swoje zdanie na ten temat. I teraz słuchajcie, druga sytuacja. Jest w naszym otoczeniu koleżanka, która rozstała się z mężem. No generalnie sytuacja znana. No niestety też jakby zdradził ją, związał się z inną kobietą, z którą otworzył biznes. No i na przykład między nami są też takie rozmowy właśnie, że nie, no to mimo tego, że oni robią jakieś tam fajne rzeczy może, to my nigdy nic od nich nie kupimy. Nie wiem, widziałyśmy te rzeczy, gdzieś tam nam się obiło uszy, ale nigdy nic tam nie kupimy. I tutaj... bo wiecie, chodzi o taką, nie wiem, taką solidarność na przykład, tak, że nasza koleżanka została skrzywdzona, więc nie będziemy popierały żadnego działania teraz na tego jej byłego partnera. No i właśnie tutaj jest kolejne moje pytanie, jak wy do tego podchodzicie, bo ja też myślę sobie, że tak, z jednej strony jest mi bardzo łatwo mówić na przykład, o nie, ja w życiu w ogóle z tym facetem to bym po prostu, nie wiem, żadnych interesów nie robiła, nie pomagała w niczym mu jakby, tak, nie wiem, nawet jakby wymyślił, nie wiem, najlepszy chleb na świecie albo, nie wiem, najlepsze ubrania na świecie w najbardziej korzystnej cenie, to pewnie i tak bym tego nie kupowała właśnie ze względów takich moralnych. Tyle tylko, że tu jest w zasadzie takie moje pytanie, bo ja takiej decyzji podejmować w zasadzie nie muszę, więc jest mi bardzo łatwo mówić, że ja bym nigdy w życiu po prostu nic, nie pochwalam tego zachowania, więc nie będę też jakby wspierała, wiecie, jego jakichś tam innych działań. No tyle, tak jak mówię, że jest mi łatwo mówić, bo ja czegoś takiego nie muszę. Ale może wy na przykład byliście w takiej sytuacji i możecie dać znać, albo powiedzcie mi, co wy o tym myślicie, czy właśnie decyzje takie osobiste ludzi wpływają na wasze decyzje albo odbiór tej osoby, odbiór sytuacji, na przykład właśnie możliwe jakieś interakcje na różnym polu na przykład, tak? Czy to biznesowym, czy jakimś tam osobistym. Czy w ogóle ma to dla was znaczenie? Czy na przykład podchodzicie do tego tak, że to, co się działo między nimi, to jest ich sprawa i w ogóle nie ma to wpływu na nic innego, bo
Ja na przykład sobie tak trochę myślę, że jeżeli ktoś, nie wiem, no nie był lojalny albo oszukiwał no, najbliższą sobie osobę, no to tak samo może się na przykład przekładać to na jakiekolwiek inne relacje, prawda? Nawet biznesowe. No tego nie wiemy, tak? Póki się nie dowiemy, nie przekonamy często. No ale właśnie stąd moje pytanie, dlatego że druga rzecz jest też taka, myślę, że w takich sytuacjach też ważne jest to, w sumie jak taka osoba właśnie zachowała się w tej relacji. Bo tutaj jest jakby druga część tej historii, czyli to, że no właśnie partner mojej koleżanki, jakby tak popatrzeć na to, wiecie, tak z boku, tak typowo obiektywnie, zachował się ogólnie dobrze. To znaczy, nie chcę tutaj właśnie wchodzić w szczegóły, ale jakby zabezpieczył ją finansowo, jakby emocjonalnie też starał się to jak najłagodniej wszystko, wiecie, przeprowadzić, więc w sumie jakby z tej strony na to spojrzeć, to tak naprawdę, no okej, no nie zachował się zbyt elegancko, prawda, no nie był dżentelmenem w całej tej sytuacji, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o rozstanie i o to, wiecie, o to, jakie zostawił wrażenie po sobie, no to tak naprawdę, okej, gdzieś tam zbłądził, prawda, ale tak jak mówię, no nie zachował się źle, jednak gdzieś tam starał się, pokazał, że to nie jest tak, że po prostu, wiecie, już wszystko ma tam w dupie i po prostu zostawia to jak jest i radź sobie sama, tylko jednak widać, że starał się naprawdę bardzo tak, żeby wszyscy przez to w miarę i na tyle, na ile można po prostu bardzo łagodnie przejść i jednak zachował się z klasą, więc może to też trochę od tego zależy, jak, znaczy na tyle, na ile wiemy, tak, jak dana osoba zachowała się w całej sytuacji, czy to wpływa na przykład na wasz odbiór takiego zachowania, czy tak jak mówię, nie obchodzi was to w ogóle i odcinacie to, to jaki ktoś jest tam w relacji, nie interesuje was, bo w każdej innej relacji może być inny na przykład. Czy jednak gdzieś tam macie taką lojalność, taką solidarność z kimś na przykład, kto jest wam bliski albo na przykład, nie wiem, kto został skrzywdzony w danej sytuacji, czy coś takiego. Dajcie mi znać, bo w sumie to jestem ciekawa, bo tak jak mówię, ten temat gdzieś tam u nas i tak zawsze krąży, jak rozmawiamy. No bo tak jak mówię, też wiem, że łatwo jest oceniać i łatwo jest mówić, jak się w takiej sytuacji nie jest. Ja mam nadzieję, że ja nigdy w takiej sytuacji nie będę. W takiej, że nie wiem, wiecie, no też tak sobie myślę, że teoretycznie mogłabym się zakochać w mężczyźnie po prostu nie wiedząc o nim na przykład, że ma rodzinę. I to by wyszło gdzieś tam w międzyczasie, no ale to się trzeba jak najszybciej z tego w takim razie wyplątać. Z drugiej strony, no jak to może być, że ktoś nie wie, że ktoś ma rodzinę, nie? No to znaczy, że ktoś to chyba gdzieś tam ukrywa. Więc to też nie jest fajna sytuacja. Wiecie, ja na to patrzę trochę tak pod kątem właśnie tego, że jeżeli ktoś coś ukrywa, jeżeli ktoś oszukuje, to nie są to dla mnie dobre cechy, które jakoś tak mnie zachęcają, wiecie. Ja tutaj gdzieś widzę jednak ryzyko, że no niekoniecznie może to być fajna i zdrowa relacja. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja też rozmawiając właśnie z różnymi ludźmi, też poznaję ich poglądy i tak jak wam powiedziałam, ja nie mam zrozumienia dla takich sytuacji właśnie, bo nie wyobrażam sobie, nie wiem, jaka to musiała być sytuacja, żeby takie zachowanie było dobre, żeby nie można było tego załatwić jakoś po prostu w sposób, wiecie, z takim poszanowaniem obu stron, jakby na tej zasadzie. Bo to, że wiecie, to, że drogi ludzkie się rozchodzą gdzieś tam w pewnym momencie, to jest normalne. Ludzie się zmieniają, tak jak powiedziałam, mają w pewnym momencie inne priorytety, coś tam im się innego podoba, zmienia im się, nie wiem, praca, towarzystwo, oni się zmieniają po prostu i to jest całkiem normalne. Natomiast myślę, że bardzo dużo tutaj właśnie też zależy od tego, jak dana osoba zachowuje się w całej sytuacji, bo ja też myślę sobie, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy rozumnymi istotami i każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli jest w jakimś związku i na przykład idzie do łóżka z inną osobą, no to jest to zdrada i jest totalnie świadomy na, wiecie, na 100%, wie co robi i wie, że jest to złe, wie, że na pewno skrzywdzi tym drugą osobę. I tu jest właśnie ta kwestia, która mnie zastanawia, że skoro taka osoba robi to bez mrugnięcia okiem, bez żadnych skrupułów, bez żadnych wyrzutów sumienia, no to znaczy, że może tego sumienia nie ma i może to też jest bardzo dobry obraz tego, jak traktuje po prostu tę drugą osobę, ile to dla niej wszystko znaczy i wiecie, jaka to by nie była sytuacja,
nie wiem, jeżeli faktycznie jest tak, że ta osoba, nie wiem, nie jest szczęśliwa w tym związku i nie wiem, już są 5 lat ze sobą i nie wiem, nawet nie rozmawiają, no to było te 5 lat, prawda, czasu na to, żeby ten związek skończyć, żeby można było to skończyć i po prostu pójść swoją drogą, a nie doprowadzać do takiej sytuacji. Więc ja mam wrażenie, że ludzie, którzy po prostu robią takie rzeczy, którzy są właśnie w takiej sytuacji, gdzie, wiecie, gdzie ta adrenalina jest po prostu tak wysoka, gdzie to pożądanie jest tak, tak wielkie i po prostu nie można się powstrzymać, mają pełną świadomość tego, co robią i wiedzą, jak i że skrzywdzą tym drugą osobę i że nie ma tutaj wytłumaczenia. I dla mnie to jest po prostu jasna sytuacja, że w tym momencie wolą po prostu zaspokoić jakieś swoje pragnienia i w danym momencie po prostu poczuć się w dany sposób, niż zachować się fair w stosunku do drugiej osoby, tak? Niż zachować się lojalnie. I dla mnie to są po prostu bardzo jasne sygnały. Więc też w sumie jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie, bo dla mnie to jest jednak, wiecie, no niestety, no taka sytuacja, gdzie jeżeli ktoś coś takiego robi, to po prostu bardzo jasno mówi o tym, jak traktuje osobę, z którą jest w związku. O. No i tutaj jakby dla mnie nie ma dyskusji, bo to jest podjęcie tego ryzyka, wiecie. Każdy, myślę, kalkuluje też w takiej sytuacji, prawda? Że nie wiem, czy ktoś się dowie, czy nie dowie, czy ktoś to widzi, czy nie widzi, jak to będzie dalej. No i wiecie, i to stawia moim zdaniem właśnie tę drugą osobę w takim położeniu, że ona w tym momencie nic nie znaczy, po prostu, że jest nikim. I że jej uczucia nie mają znaczenia i jakaś, nie wiem, to, co się budowało przez lata na przykład, wiecie, taka wiarygodność i wiara w drugą osobę, że to wszystko po prostu w tym momencie nie ma znaczenia i tyle. I ktoś podejmuje takie ryzyko, moim zdaniem. Nie wiem, jakie jest wasze, bo ja, wiecie, no to dla mnie to jest taka sytuacja, że, nie wiem, można wyjść, trzasnąć drzwiami, pójść, nie wiem, zakończyć ten związek i na przykład wrócić do tej relacji. Tylko że ja widzę, że ludzie jakby nie mają na to czasu, jakby mają wrażenie, że jak teraz nie pójdą z kimś po prostu do łóżka, jak nie zaczną tej relacji, to po prostu, nie wiem, nie będą mieli później okazji. To po prostu jest takie wielkie nieszczęście. No nie wiem. Także bardzo chętnie poznam wasze zdanie, tak jak mówię. Tutaj kilka tematów poruszyłam, ale dla mnie właśnie gdzieś tam one gdzieś tam krążyły. Jestem w sumie bardzo ciekawa, jak wy do tego podchodzicie. Także chętnie poznam wasze zdanie. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne i że powiedziałam wszystko, co chciałam, bo czasami potem, wiecie, obrabiam te filmy i tak sobie myślę, ach, jeszcze nie powiedziałam tego, co jest w moim mniemaniu takie kluczowe do zrozumienia sytuacji, ale no mam nadzieję, że już wszystko wiecie. Dajcie mi znać, co wy myślicie w sumie w każdym z tych tematów, tak? Może trzeba było to rozbić jakoś na dwa filmy, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, naprawdę. Mnie bardzo ciekawi to właśnie, czy osobiste decyzje innych ludzi wpływają jakoś na wasze postrzeganie, albo co na to wpływa faktycznie, czy na przykład to, że się pogubili, ale wyszli z tego jakoś z twarzą na przykład, albo na przykład no, nie wyszli z twarzą i wiecie, zrobili jeszcze gorzej niż można było, że jeszcze bardziej dojechali osobę, która była Bogu ducha winna na przykład w całej sytuacji. Czy dla was to w ogóle ma znaczenie? No i właśnie, jak wy patrzycie na takich ludzi? Czy patrzycie jak na taką, na przykład, nie wiem, chwilową słabość, co jest normalne w życiu człowieka, że nie wiem, że każdy gdzieś tam doświadcza takich momentów na przykład, to jest kwestia jakiejś silnej woli, którą mamy i tego, czego chcemy się trzymać? Czy nie patrzycie na tych ludzi w ogóle źle? Jestem bardzo ciekawa, naprawdę, także mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie i dajcie mi znać, co myślicie. Albo powiecie mi jakieś historie, które, nie wiem, znacie, albo jakieś historie osobiste, którymi możecie się tutaj podzielić. To będzie, myślę, bardzo ciekawe. No dobra. Mnie już kawa chyba wystygła. Także ja teraz uciekam. Chwila przerwy. A, jeszcze w ogóle planowałam film dla was jeden nagrać, także może się zbiorę i nagram jeszcze. Dobra, to na razie. Mówiłam, że wrócę później, ale myślę, że kończymy tego vloga na dzisiaj, także widzimy się w kolejnych. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wy mi dawajcie znać na dole i widzimy się już niebawem, także do zobaczenia. Pa!